Cześć, jestem Radek Zalewski i odpowiadam za wszystko to, co jest związane z poligamią. Pewnie mnie znacie bardziej z komentarzy niż z tekstów i raczej z tego wszystkiego, co jest złe, a nie co jest dobre. Który przepraszam, a teraz chodźcie ze mną zobaczyć, jak wygląda redakcja poligamii. Żeby tam wejść, potrzebujemy tego. Prasa. To jest siedziba portalu Gazeta.pl. Tutaj pracuje cała wielka redakcja. Jeżeli czytacie ten portal, to możecie zobaczyć, jak to właśnie wygląda. A poligamia pracuje w najbardziej prestiżowym miejscu całego portalu, czyli zaraz nad siedzibą radia Tok FM. Może znacie to radio. Jeśli nie, to posłuchajcie, warto. Chodźcie dalej. Tymi drzwiami znajduje się między innymi redakcja Poligami, gdzie są biurka części autorów. Część autorów pracuje z domu, ponieważ mieszka w innych miastach. Również za tymi drzwiami znajduje się studio, w którym nagrywane są podcasty, a pod tymże piętrem jest studio telewizyjne, w którym nagrywamy nasze PoliTV. Cześć, ja jestem Konrad, na Poligami piszę, administruję, robię konkursy, wysyłam koszulki i inne takie rzeczy. I dobra, chodźmy dalej, zobaczymy, jak wygląda redakcja. Tutaj po lewej, po prawej są wszystkie inne serwisy. Gazety.pl, Plotek, Popcorner, Groszki. Wspomniałem o kotku, kotek też. Ale przez tyle. Spoiler, Radek trochę żartował z prestiżem tego miejsca, bo to, że siedzimy na Tok FM, oznacza, że słyszymy, co Tok FM cały dzień pracuje. Dzień dobry. To tak niespodziewana wizyta, dzień dobry. A to już chcę powiedzieć, że kończę chcieć wywiad i bardzo chciałem go zrobić. Bo już trochę nad nim siedzę z powodu wczorajszych awarii mojego łącza. Miałem parę godzin w pracy ze życiorysu, więc... Twój serwis ma urodziny, jest impreza. Jest urodziny 7 grudnia dopiero, a jest... Pierwszy. No ale to będzie 7 grudnia. Bardzo nam dziękujemy, że nas czytacie, oglądacie i że chyba nas lubicie. To nas dużo znaczy. Co robisz? Aktualnie pracuję nad opracowaniem wspaniałego sondażu, który przeprowadziliśmy tydzień temu. Znaczy, kiedy to oglądacie, to opracowanie już jest na stronie. Ale właśnie nad nim pracuję. I mam grę. Bo będę grał po raz trzeci. Nie grałem dwa razy. Jestem na pracę. Idziemy do studia Poligatki. Juhu. Tu możesz powiedzieć, co się dzieje po bokach i tak dalej. Tu jest goksy. Goksy. Tu mogę co boję? A tu! Tu, tu. Tu! Tu też są te przeboje. Mm-hmm. Ale to wyrzucamy, jak nagrywamy Poligatki, mm-hmm. żeby nas nie dekoncentrowało i tu właśnie powstają Poligatki. Ja siedzę tam. Tam siedzi nasz Piotrek, szereg. Tu siedzi Konrad, a tu siedzi ktoś inny z reguły. Tu ktoś inny? Gdzie ty siedzisz? Ja siedzę tam, za komputerem, ponieważ jestem mózgiem. Poligatki. O, dzień dobry! Tutaj zaginamy multimedialną czasoprzestrzeń, bo... Czy chcesz mówić do kamery? Fu, do mikrofonu. Teraz nikt się nie słyszy, tylko na razie się... Nie. Ty nie uciekaj. Paweł Winiarski zakłada marynarkę. Okej, poczekaj. Wytłumaczę, poczekaj, bo teraz słuchacze nic nie rozumieją. Bo na nasze urodziny przygotowujemy taki filmik, gdzie zobaczycie, jak wygląda redakcja i w ogóle. I Konrad przyszedł nagrać, jak wygląda nagranie Poligatki z kamerą. I tu chodzi tak. Kręci. Czyli... Okaże się, przygotowujemy. Kolejny etap w wycieczce Poligami to jest Studio TV, czyli PoliTV. Studio jest tu. Najpierw przed każdym PTV trzeba się pomalować. Pomalować można się tu. Zasłaniasz Asię. Kulturalny. Tutaj dzieje się magia i stajemy się piękni. No ale teraz widzicie Konrada. Tak. Niesamowite. Nigdy nie ogarniałem luster. Kochane. Samo studio jest tu. Nie jest brudne, więc możemy wejść.
To jest ten magiczny stół. Jakiś czas temu zrezygnowaliśmy, ale być może jeszcze kiedy do niego powrócimy. Jak widać aktualnie nie nagrywa się poligamia, tylko Gustav Bolcza. Wizy. To są wieżyczki z portala, a przynajmniej tak wyglądają. To są kamery. Studio dużo większe niż wydaje. Albo mniejsze. I miejsce, gdzie wszystko się dzieje, czyli musisz się odwrócić, Konradzie, i wejść tutaj. Tam, biorąc pod uwagę, że ma być coś jeszcze ekstra tam pomagane. Tak. Na tym mi zależy. Dobrze. I tak to wygląda.